Kompania, baczność! Spocznij! Kolejno, odlicz! Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście. Spocznij! Tak więc witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Co by było gdyby? Dziś postanowiłem, że sam z siebie zaproponuję postać z danej obsady w danym sezonie. A więc co by było gdyby Brick pojawił się w pierwszym sezonie? Zapraszam do oglądania. Brick MacArthur. Cóż, czyżby jego rodziną była sama MacArthur z wariackiego wyścigu? Nie no, taki żarcik. Brick jest reprezentantem drugiej obsady, czyli reprezentuje on czwarty sezon. Ogólnie jest to chłopak o wielu aspiracjach. Na pewno jego zainteresowaniem jest wojsko, co można zobaczyć chociażby po tym, jak nie tyle co się wysławia, a jak gestykuluje. Chłopak widać, że coś potrafi, choć czasem zdarzało mu się wypaść dość kiepsko w swoich zainteresowaniach. Ogólnie postać przeze mnie bardzo lubiana i nawet mogę połasić się o stwierdzenie, że jest niedoceniana. Też z takich ciekawych rzeczy to reprezentował on drużynę na początku zmutowanych larw, a potem toksycznych szczurów. No dobra, tak więc teraz zadajmy sobie standardowe dla tego programu pytania. W jakiej drużynie pojawiłby się Brick? W mojej opinii w Zabójczych Okoniach. Byłby dość mocnym ogniwem tam i na bank nie wyleciałby jako pierwszy z gry. Jak długo by był? Cóż, może go tutaj trochę przecenię, ale w mojej opinii on dałby sobie radę do odcinka, gdzie odpadł Trent, czyli do odcinka ze skarbami, najdalej do odcinka, gdzie była zabawa wchowanego, gdzie odpadła Bridget. Kto stanowiłby potencjalne dla niego zagrożenie? Cóż, to zależy. Jeśli patrzymy przez pryzmat drużynowy, to w ich drużynie ktoś, kogo mógłby się on obawiać, jest Ewa. Nawet nie żartuję, serio. On mógłby się co jedynie obawiać Ewy. Po prostu przez to, że Ewa, Ewa to Ewa, no i tyle w temacie, no nie oszukujmy się, ona na bank by wykorzystała sytuację, by go troszeczkę postraszyć, no nie oszukujmy się. Jeśli mówimy o aspekcie po połączeniu drużyn, to prawdopodobnie Heather, ewentualnie Duncan, zrobiliby wszystko, by Brick zaliczył port wstydu. Takie jest moje zdanie w tej kwestii. A wy? Jakie jest wasze zdanie o Bricku oraz o tym, jak wystąpiłby w pierwszym sezonie z pierwszą obsadą? Piszcie na dole. To by było na tyle. Nowe osoby zapraszam do subskrypcji tego kanału oraz walnięcia w dzwoneczek, by nie przegapić kolejnych materiałów na tym kanale. Zostawcie łapkę w górę lub dół, jak się spodobało lub nie. Oraz udostępnijcie gdzieś ten film, by kanał mógł się jeszcze bardziej rozrosnąć. Bo dzięki temu pomagacie też i mi, by materiały mogły trafić do szerszego grona osób. To by było na tyle. Na razie, trzymajcie się, cześć!